W odcinku 43 omawialiśmy relację między momentem pędu i wektorem prędkości kątowej dla bryły sztywnej, która porusza się wokół dowolnej osi. A dzisiaj omówimy sobie, jak te relacje wyglądają wtedy, kiedy występuje pewna symetria albo kiedy oś obrotu jest ustalona. Otóż w 43 odcinku pokazaliśmy sobie, że najogólniej, jeśli mamy właśnie bryłę sztywną, która się obraca wokół dowolnej osi, jakkolwiek skierowanej w przestrzeni, nie ma żadnego wybranego kierunku, to wtedy moment bezwładności nie jest liczbą, ale jest tensorem i zależność między momentem pędu a prędkością kątową jest bardzo skomplikowana. Także moment pędu i prędkość kątowa to są wektory, które są względem siebie pod dowolnym kątem. Ja tutaj, przepraszam bardzo, ja wybrałam taki przykład, który też był analizowany w poprzednim odcinku, w 43 odcinku, w którym wektor prędkości kątowej został wybrany intencjonalnie, łatwo, w kierunku osi Z. Otrzymane zostały wówczas następujące wartości momentów składowych momentu pędu. Moment pędu jest wektorem oczywiście. Rzut oś na oś X jest następujący, na oś Y jest inny i na oś Z jest też inny. Są trzy składowe, a więc generalnie moment pędu oczywiście nie jest równoległy do omega, bo każda z tych składowych rzuty na oś X, Y i Z są różne od zera i w związku z tym L nie ma takiego samego kierunku jak omega, który ma tylko kierunek równoległy do osi Z. Jeśli jednak zdarzy się tak, że będzie nas interesowała bryła symetryczna i będzie nas interesował obrót wokół osi symetrii, to może się okazać, że to skomplikowane wyrażenie na moment pędu znacznie się uprości i rozważmy taką sytuację, jak ta przedstawiona na rysunku. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy taką tarczę, która się obraca, także wektor prędkości kątowej jest skierowany do góry, czyli tarcza obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z prędkością kątową omega, czyli wzdłuż osi wybranej przez nas jako oś Z. Osie X i Y są w płaszczyźnie prostopadłej do tablicy, czyli w płaszczyźnie, w której leży ta tarcza. No i teraz jeśli przepiszemy sobie te wzory, które będą dotyczyły tej bryły sztywnej w takim samym stopniu jak poprzednio, czyli możemy przy tak wybranych osiach zapisać tak samo jak poprzednio składową x-ową i y-ową dla momentu pędu, to z racji tej symetrii składowa x-owa i składowa y-owa będą równe 0. Dlaczego? Otóż rozważmy oś x. Wyobraźmy sobie, że mamy punkty, które znajdują się po lewej i po prawej stronie od zera układów współrzędnych. Zero układów współrzędnych znajduje się w środku, tam gdzie znajduje się też oś Z. I wtedy, jeśli będziemy przeprowadzać sumowanie po tych iloczynach MI, ZI razy XI, to znaczy, że będziemy mieć z jednej i z drugiej strony punkty, które będą w pewnej odległości, w pewnej wysokości od początku układów współrzędnych, z jednej i z drugiej strony w tej samej wysokości, ale raz będą wchodziły do równania, do sumy ze znakiem plus, a raz ze znakiem minus. I dla każdego takiego punktu z jednej i z drugiej strony dla osi X i dla osi Y znajdą się pary, które będą miały zwrot przeciwny i w związku z tym w tej sumie, ta suma po wszystkich masach, które wchodzą w skład tego układu policzona, da nam wkłady równe 0. Oczywiście jedynym wkładem różnym od zera pozostanie wkład, który wynika z tej składowej zetowej, czyli w sumie z całego tego skomplikowanego wyrażenia na moment pędu pozostanie tylko jedna składowa w kierunku osi Z, czyli w takim przypadku oczywiście moment pędu będzie miał taki sam kierunek jak kierunek prędkości kątowej. A więc w tym przypadku, jeśli mamy taką bryłę symetryczną i jeśli oś obrotu przechodzi przez ten środek symetrii, to wtedy mamy taką sytuację, że to równanie dalej jest spełnione, że moment pędu i prędkość kątowa mają ten sam
kierunek. Czyli możemy podsumować, że jeżeli bryła sztywna jest symetryczna, to wtedy wektor momentu pędu i wektor prędkości kątowej są równoległe, z tej racji, że moment bezwładności jest wówczas tylko liczbą, bo tylko jedna liczba pozostaje, przepraszam, wrócę do poprzedniego slajdu, prawda? Ta jedna liczba w tym równaniu pozostaje, bo to jest liczba i ta liczba to jest moment bezwładności, który jest liczony wokół osi Z, dla obrotu wokół osi Z. Czyli jedyna składowa momentu pędu pozostaje różna od zera i ona jest równoległa do osi Z. Czyli moment pędu to jest wektor, który ma zwrot i kierunek taki sam jak wektor prędkości kątowej. I co dalej z tego wynika? Otóż, jak wiemy, moment siły zewnętrznej może spowodować zmianę momentu pędu. I analogicznie, jak to miało miejsce w sytuacji, kiedy była ustalona oś obrotu dla punktów materialnych, które są sztywno zamocowane, co było pokazywane w wykładzie 43. Mamy taką sytuację, że ponieważ L jest równoległe do omega i L jest równe I razy omega, to pochodna dL po dt to będzie pochodna z I omega po dt i otrzymamy analogiczną zależność jak właśnie dla tego układu punktów sztywno zamocowanych na osi, że przyspieszenie kątowe jest proporcjonalne do momentu siły zewnętrznej i to przyspieszenie kątowe jest tym większe, im mniejszy jest moment bezwładności, który tutaj jest zawsze tym kluczowym, jeśli chodzi o wielkość właśnie przyspieszenia kątowego i to jest ta wielkość fizyczna, która przeszkadza rozpędzeniu do wielkiego przyspieszenia. Ale widzimy, że tutaj przyspieszenie kątowe i moment siły zewnętrznej mają ten sam kierunek, prawda? A więc dla symetrycznych brył sztywnych przyspieszenie kątowe jest proporcjonalne do wypadkowego momentu sił zewnętrznych. Tak jak dla układu punktów, które są sztywno zamocowane wokół pewnej osi. Jeśli chodzi o dowolny ruch wokół dowolnej osi, to wiemy, że moment pędu i prędkość kątowa nie są wektorami, które są równoległe. Jeśli chodzi o obrót wokół osi symetrii, to wiemy, że ta równość jest spełniona. I okazuje się, że dla bryły sztywnej zawsze można znaleźć trzy wzajemnie prostopadłe osie obrotu, dla których jest spełniony ten warunek, że L jest równoległe do omega, a więc jest spełnione też, że L to jest liczba razy prędkość kątowa. Te osie nazywają się osiami głównymi, a momenty bezwładności, które są liczone względem tych osi, nazywają się głównymi momentami bezwładności. Jeśli ta bryła jest symetryczna, to osie główne są jednocześnie osiami symetrii. No i można pokazać, że najbardziej stabilne są obroty wokół tej osi głównej, dla której moment bezwładności jest największy. Pozostała jeszcze analiza, jak zachowuje się bryła sztywna wtedy, kiedy mamy ustaloną lub chwilową oś obrotu. Okazuje się, że wówczas to równanie L równa się I razy omega też jest spełnione, ale jest jeden warunek. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy taką tarczę, która obraca się z prędkością kątową omega i teraz działamy na tą tarczę pewną siłą F. Jak będziemy działać siłą F, to ponieważ R ma zwrot do nas, pojawi się moment siły, który będzie na tym rysunku schematycznie zaznaczony jako wektor, który jest do tablicy. Czyli moment siły zewnętrznej widzimy, że ma kierunek inny aniżeli wektor prędkości kątowej, który jest tutaj, który może się zmieniać, prawda? Czyli moment siły zewnętrznej nie może spowodować oczywiście obrotu w kierunku prostopadłym stycznym do tarczy, czy może pod pewnym kątem do tarczy, tylko zmiana prędkości kątowej może się odbywać tak, jak więzy pozwalają w tym układzie, czyli tak jak oś obrotu. A więc może tylko prędkość kątowa wzrosnąć albo zmaleć, tak żeby przyspieszenie kątowe było wektorem równoległym do omega albo o zwrocie przeciwnym, jak tarcza będzie hamowana.
A więc efektywnie z tej działającej siły będziemy mieć pożytku tyle, co składowa momentu siły zewnętrznej rzut na kierunek, na którym może nastąpić zmiana prędkości kątowej. To ilustruje rzut tego wektora momentu siły zewnętrznej na kierunek omega, a więc oznaczyłam to jako moment siły zewnętrznej, rzut na kierunek omega. I teraz jeśli policzymy sobie, co się będzie działo na skutek tego, że ten moment siły zewnętrznej występuje, no to zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, ten moment siły zewnętrznej może spowodować zmianę momentu pędu, ale właśnie tylko na kierunku wektora prędkości kątowej. A więc nawet jeśli ta bryła miałaby moment pędu na innym kierunku, to tylko składowa momentu pędu na kierunku omega może ulec zmianie pod wpływem tak przyłożonego momentu siły. No i dalej na tym kierunku L omega to jest I razy omega, czyli znowu, ponieważ I jest stałe, to będzie pochodna momentu, pochodna prędkości kątowej po czasie. Moment pędu ma na kierunku omega taki sam kierunek jak omega i dalej to jest moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe. A więc w tej sytuacji ten moment zewnętrzny, nie cały, tylko jego składowa, może spowodować przyspieszenie tej tarczy, co jest podsumowane właśnie tutaj w kolejnej linijce. A więc można powiedzieć, że przyspieszenie kątowe ciała obracającego się wokół ustalonej osi jest osi obrotu jest proporcjonalne do składowej momentu sił zewnętrznych równoległej do osi obrotu. To samo też jest wtedy, kiedy mamy chwilową oś obrotu. Tak też może być, że właśnie tylko składowa momentu sił zewnętrznych równoległych do osi obrotu spowoduje ten obrót. Można na to popatrzeć jeszcze inaczej, mianowicie, że jeśli przykładamy siłę pod pewnym kątem do tej tarczy, to tak naprawdę efektywnie i skutkuje w obrocie tej tarczy, w zwiększeniu prędkości obrotowej, czyli w przyspieszeniu, tylko składowa rzut tej siły F na kierunek tutaj oznaczony jako F prostopadła. Jest to siła styczna do tarczy. Ona jest jedyną efektywną siłą, która może spowodować tutaj zmianę przyspieszenia kątowego, zmianę prędkości kątowej. To dziękuję bardzo.